Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Ciebie jest wszystko dobrze. Widzisz tytuł filmiku, czy kocha? To znaczy możesz pomyśleć sobie o mężu, o narzeczonej, o sąsiadce, o profesorze. Także czy ta osoba Cię kocha? Sprawdzamy. Możesz oczywiście wziąć sobie aż trzy osoby, bo jak widzisz są aż trzy opcje. Tutaj leżą w tej kamerce trzy opcje. Także możesz sobie pod każdą talię wziąć inną osobę. To jest fajne, no nie? I teraz włączcie sobie pauzę, jeżeli potrzebujecie się zastanowić, która osoba bardziej pasuje pod którą talię. Karty oczywiście wyjęłam, tak? To są same pudełka, także ich nie będę zabierała, ruszała. Popatrzcie sobie. Położę tam kwiatek, żebyśmy wiedzieli, od której talii będziemy zaczynać. No i kochani, to jest dobry czas, żebyście włączyli pauzę, a ja będę zaczynała od talii Tarot Snów. I zaczynamy sobie tarot snów. To jest ta talia. O. I zaczynamy. Myśl o osobie, o którą chcesz spytać. Zobaczymy, czy ta osoba Cię kocha. Czy osoba, o której myślisz, Cię kocha? Czy osoba, o której myślisz, Cię kocha? Chcesz wiedzieć, gdzie ja jestem? Spójrz. Widzisz tą, o tą podstawkę od świeczki? Macham do Ciebie. Dopiero zobaczyłam, że ja tam jestem. Czy osoba, o której myślisz, Cię kocha? Skup się na tej osobie. Ja będę teraz stosowała dla Ciebie karty. Czy to osoba, zamknij sobie oczka nawet. Czy to osoba Cię kocha? Czy kocha? Czy kocha Cię ta osoba? Wyciągamy karty. Czy ta osoba Cię kocha. Czy ta osoba Cię kocha? Czy ona Cię kocha, ta osoba? A, tutaj, co jest przeszkodą? Ta karta. Kochani, tutaj miłość była między Wami, ale widzę, że się ochłodziło, bo jest ósemka kielichów. To znaczy, że żeby odejść od miłości, żeby odejść od uczucia na chwilę na przykład nawet, z jakichś powodów, to najpierw trzeba kochać, bo nie można odejść od miłości, której nie było. To znaczy fajnie, tutaj miłość jest. Mogło się ochłodzić z różnych powodów. Z niektórych to może być tak, że teraz się zbliżają święta i osoba, o którą pytasz, jest bliżej swojej rodziny. Bo tutaj, kochani, to jest rodzina jakby nie Twoja z tą osobą. Jeżeli Ty pytasz o kogoś bardzo bliskiego, to widocznie ta osoba ma jeszcze taką bliższą rodzinę. Bo tutaj wygląda taki bardzo rodzinny, fajny czas. Może z powodu właśnie tego czasu, który się zbliża, tak? Świątecznego. Może być tak, albo z innych powodów. Czekajcie, te ptaszki się rozśpiewały. One też mają widocznie rodzinę. Czwórka kielichów pokazuje właśnie, że ta osoba tak jakby się zastanawiała nad tą miłością. Widzisz, jakby ona jej miała bardzo dużo, to znaczy miłość do Ciebie i miłość jeszcze do kogoś. Albo miłość tej rodziny. Bo tu jest przeważnie przesyt miłości. Jejku, jak tej dużo mam miłości, już nie ogarniam. A rycerz kielichów pokazuje, że jednak to uczucie między Wami jest. A wiesz, jakie ono jest? Ono jest identyczne jak w Tobie do tej osoby. Jeżeli się zastanawiasz, jak ta osoba Cię kocha, czy słabo, czy mocno, to powiem Ci tak. Zajrzyj w swój głąb, do głębi swojej i znajdź jakby definicję tej miłości swojej do tej osoby, ale tak szczerze, bez ubarwiania albo odsunąć nawet złość, tylko prawdziwe uczucie do tej osoby. Jakie ono jest? Gdy wszystko podsuwasz, wszystkie emocje, te takie, które to botargają w tym momencie, na przykład złość, niechęć, rozżalenie, takie te prawdziwe uczucie bez tych właśnie gwałtownych emocji, jakie ono jest? Czy to jest lubienie silne, czy zauroczenie, zakochanie, czy miłość? Znaczy miłość taka, myślę, że nie, bo to jest rycerz kielichów, to jeszcze nie ma miłości. Ale poszukaj w sobie właśnie tego uczucia do tej osoby, którą pytasz. I ja Ci w tym teraz powiem, że ta osoba identycznie czuje to, co Ty do niej. Widzisz, teraz możesz wiedzieć, co ona czuje. Bo rycerz to jest zawsze odzwierciedlenie naszych uczuć. Identycznie. Nie jest ani tego więcej, ani mniej. To samo, co Ty czułeś do tej osoby, to ta osoba to samo czuje. Ja bym powiedziała tak,
Czy kocha? Tu bym zaryzykowała bardzo po kartach, że tak. Tak, tylko albo jest ten miłości przesyt, to znaczy ona ma tą rodzinę i tutaj jest jakaś rozdarta, albo z jakiego powodu tutaj, no czy kłótnia. Mogła być jakaś tutaj wymiana zdań, sprzeczka, skoro ktoś się odsunął uczuciowo, może to ty zrobiłaś albo zrobiłeś, no to też może to się wydarzyć, co tu się wydarzyło, tak? No, że teraz nie jest za dobrze, czekamy. Zobacz, trójka buław to jest karta, którą położyliśmy może bardziej jako karta rada albo karta przeszkód, to w zależności jaka by padła, tak? Dlatego ja położyłam po skosie. I tu jest karta trójki buław, oczekiwanie. To znaczy, jeżeli ci przyszło do głowy wcześniej, czy na tą osobę masz czekać, czy odpuścić, to karta radzi, poczekaj, tak? Zobacz, co wyniknie z tego, bo coś się zaczęło i teraz sobie tylko poobserwuj. Ale jeżeli twoje pytanie było troszeczkę inne, na przykład dlaczego jest tak, jak jest, dlaczego między nami się ochłodziło, to ta karta może ci mówić jednoznacznie, że przez to, że oboje na siebie czekacie, a żadna osoba nie wykonuje ruchu, bo tu jest, jak widzisz, to tylko w oczekiwaniu. Siedzimy, czekamy, co ta osoba zrobi. To jest bardzo takie, chciałam powiedzieć, prywatne, bardzo takie indywidualne dla was. Właśnie ta odpowiedź jest. Zależy, co ci przyszło do głowy, gdy ja położyłam te główne karty. Jakie pytanie, jaki problem zaistniał w momencie, gdy rozłożyłam te karty, tak? Co ci się nasunęło na myśl? To jest taka bardziej odpowiedź, podpowiedź, wskazówka, tak? Że czekacie. No i teraz możesz sobie dołożyć swoją historię. Czy faktycznie ja czekam tylko, aż ta osoba coś zrobi? Czy może ta osoba faktycznie czeka na mój ruch? Może to ja coś zrobiłam albo zrobiłem tu nie tak, tak? Także kochani, tutaj jest, myślę, że duża taka dla was wskazówka, jeśli chodzi o to. Ale do pytania, czy kocha, ja bym powiedziała, że tak, tylko nie, albo nie może tego pokazać, ponieważ ma jakiś trudny wybór. Czasami to jest tak, że widzisz, ona wie o tej miłości. Dla niej to jest oczywiste, że ta miłość jest, ale ona nie może na coś się zdecydować. Może z powodu tej rodziny. Na przykład, jeżeli ona nie ma własnych dzieci, to może być tak, że jej rodzina nie akceptuje na przykład ciebie, albo boi się ta osoba, że rodzina jej rodzina nie zaakceptuje. A może ty masz rodzinę i ona boi się, jak twoja rodzina tą osobę zaakceptuje, na przykład twoje dzieci, jeżeli masz, tak? Może boi się, że nie podoła temu wszystkiemu. Także tutaj jest takie w miłości zastanowienie się. No i co teraz? I co dalej? Coś takiego, wiesz? Czasami bywa tak, że ktoś jeszcze kocha. To jest takie zatrzymanie się w tej karcie i po prostu rozważanie. Tak na chłodno. Jedyna karta, może jedna z kart kielichowych, która pokazuje właśnie takie zatrzymanie się. Bo wiesz, jak to jest w tarocie? Dwa kielichy, dwie osoby się spotykają. Trzy kielichy, doszła jeszcze jedna, tak? Trójkącik, jak to się mówi. Cztery, to właśnie coś tu jest już na rzeczy, bo poszło dalej. Może był jakiś trójkąt. Może ta osoba już dawno widziałaś od początku, że ona nie jest do końca wolna. No sytuacje są różne, tyle co was jest. Bynajmniej ta osoba wie o tym uczuciu. Można tu mówić o miłości. Można oczywiście mówić. Jak najbardziej. Tylko jak widzisz, ktoś od tej miłości odchodzi. To nie jest odejście fizyczne, tylko wycofywanie się, takie zestawienie. Czasami na jakiś czas, czasami na zawsze. To w zależności, jak sytuacja się rozwinie. To między wami mogło teraz schłodnieć. I ta osoba teraz rozmyśla, co powinna zrobić, co dla niej najlepsze, kto bardziej kocha, tak? O takie właśnie sytuacje tutaj wyglądają. Ale uczucie jest i to bez dwóch zdań. To znaczy do pytania, czy kocha, ja bym powiedziała, że tak. Na swój sposób, jakkolwiek, ale jednak kocha, bo takie proste jest pytanie, to prosta jest odpowiedź, kocha, ale dlaczego, co, to tu wiecie, by można było indywidualnie, prywatnie karty dokładać, dlaczego, co i jak. Ale widzicie, że jest jakiś problem, tak? Pierwszym problemem to pierwsza karta, że może ty się odsunęłeś albo się odsunęłaś uczuciowo i ta osoba popatrzyła sobie, a jednak nie kochała, tak? Zamilkł, a jednak może ktoś inny bardziej mnie kocha. Widzicie? Mogą to być różne sytuacje, ale czy kocha? Tak,
To znaczy ta miłość ciągle jest w jej sercu. Ciągle, może nie wiedziałeś, że jest, a teraz ja ci mówię, że jest. No, trzymaj się, dzisiaj będą różne filmiki, oczywiście Ela wraca, bo Eli nie było, tak? Kochani, widzieliście, że mi nie było parę dni. To z powodu pełni, bo miałam bardzo dużo rytuałów, a jednego dnia, kochani, miałam nawet 7, a to jest bardzo wypompowujące, dlatego ja nie miałam nawet czasu wejść coś nagrać. Ale wracam już, kochani, wracam. No i dobra, teraz przesuwamy sobie na Deluxe, tarocik i karty. Tak, dobrze, to są karty. Twoje karty i myśl o własnej osobie, a ja zobaczę, czy ta osoba Cię kocha. Czy ta osoba Cię kocha. Wyjmuję tyle kart, ile czuję. Tak? To nie jest jakiś rozkład z książeczki, tylko to, wiecie, ja intuicyjnie czytam. Znaczy wyjmuję, kładę i akurat teraz będę wiedziała, ile mam położyć kart, czy mam dopowiedzieć, ale raczej położę tyle, co tam, chociaż może się zmienić. Myśl o własnej osobie teraz, gdy ja tasuję, dobrze? O teraz myśl w tym momencie, o tej osobie, którą chcesz spytać, czy kocha. Proste pytanie, czy kocha. Ok, gotowe są. Czy kocha? Czy kocha? Czy kocha? Czy kocha? Czy kocha? Tutaj, kochani, jest bardzo poważne podejście do sytuacji tej, wiesz? Dziewiątka mieczy, to znaczy, że uczucia musiały być bardzo, bardzo silne, skoro ktoś teraz bardzo się martwi. Bo nigdy nie martwimy się o coś, co jest dla nas byle czym. To znaczy, że musiało coś być bardzo ważnego, skoro tutaj jest tak ogromne zmartwienie, depresja i nieprzespane noce. Następna karta, ta, która pokazuje, jest bardzo ważna, tak sobie pozwolę przeskoczyć, żebranie o coś dosłownie, tak? Żebranie, zauważ mnie, patrz na mnie. Tutaj ja, co Wam powiem jedno, tu jest więcej nawet niż można by było powiedzieć kocha, jakieś tam kochanie. Tu jest problemowa sytuacja, ponieważ ta osoba, o którą pytasz, jest albo daleko od Ciebie, musi pracować, zarabiać, na coś zbierać. Ty może nie zauważyłaś albo nie zauważyłeś, że ona na coś czuła, tak? I dla niej praca na przykład jest teraz bardzo ważna, lub ona ma sytuację jakoś rodzinną, ma rodzinę, tam kogokolwiek, tak? I ona na ten moment nie może tego zostawić. Ona musi tam być z powodu, nie wiem, dzieci, hipoteki, różnych rzeczy, tak? Może nie ma pieniędzy na przykład, żeby wynająć sobie coś nowego i odejść, albo na przykład się wyprowadzić od rodziców, no cokolwiek. Znasz sytuację swojej osoby. Nie będę teraz szła w jednym kierunku, bo przecież dużo osób ogląda, to będzie takie trochę nie fair, bo dla niemożliwością jest, żeby dla wszystkich to samo było, tak? To zatrzymajmy się w tym momencie, że jest problem u tej osoby, tak? I tutaj ja bym powiedziała, że tu jest więcej głębi niż kocha. Ponieważ sporo mamy tych denarów, to znaczy, że ta osoba tak jakby może mniej podchodzi romantycznie do związku, ale konkretnie ona chce tutaj związku i ona się martwi, że coś tutaj albo się posypało, albo dajcie mi złapać to uczucie, albo właśnie ty nie rozumiesz, że ona może sobie na to czekać. Ty powinieneś poczekać na nią, bo ona ma coś nierozwiązalnego, jakąś sprawę, tylko typowo materialną, typowo związaną ze zdrowiem, z rodziną, wiadomo, z pracą, z pieniędzmi, z domem. Ale ona chce nowego początku i to widać, tak? Widać. Magik to jest nowy początek po głupcu, ale paść to też od nowa. To znaczy, ta osoba nie chce Ciebie stracić. Bardzo nawet się martwi, dlaczego jakby tego nie rozumiesz, jej trudnej sytuacji, że ona gdzieś musi być. Jeżeli ona gdzieś jest w jakiejś relacji, to ona jest ze względów finansowych albo zdrowotnych czyjś po prostu. To, co jest związane z trygonem Ziemi. To, kochani, ja bym tu powiedziała, czy ona kocha. Może to nie są romantyczne uczucia, ale to są takie konkretne. Jeżeli ktoś potrzebuje romansu, no to ta osoba absolutnie się do tego nie nadaje, bo ona w ten sposób nie kocha. Ona raczej by chciała czegoś długoterminowego, założyć rodzinę, może nawet ostatni, ten jedyny związek. Także tutaj trzeba więcej cierpliwości, ją zrozumieć, pomóc dla niej, żeby coś z tego było. To znaczy, nie kocha romantycznie, ale ona bardziej, tak jak
Bankier, zakładając jakiś rachunek i analizuje, czy się opłaca. No tutaj też się opłaca, to może wyskoczyłam jak gumka z majtek. No nie chodzi z tym opłacaniem. Chodzi o to, że ona ma takie konkretne plany na przyszłość i podchodzi do tego bardzo racjonalnie. Może niekoniecznie uczuciowo, z poziomu serca, ale tak jakby zastanawia się, żeby wszystko zostawić to, co gdzieś tam jest w porządku i zacząć też od nowej karty świeżej. Tu tak widzicie, podchodzi do tego z głową, powiedzmy, bo denary no zawsze z głową musimy, bo inaczej stracimy. A tutaj, jeżeli ty bardziej chcesz teraz, szybciej, to może być ten problem, że ta osoba właśnie tak się martwi, że ty nie rozumiesz jej sytuacji, że ona chce związku, tak? Takiego właśnie na lata. Czujesz? Właśnie takiego związku. Zaczynamy od nowa, może jeszcze nie teraz, będzie to pomalutku, zrozum, to pomalutku, teraz nie mogę, tak? Ale coś konkretnego, opłacalnego, pamiętajcie, bo denary. Także tutaj ona by jak krzyczała, krzyczała, tylko się nie denerwuj, że krzyczy. Zaraz będzie krzyczeć, bo przyszedł puszysty do mnie. Krzyczała, tak jakby wyła do księżyca, dlaczego nie rozumiesz, ja potrzebuję pomocy. Tutaj ja widzę, że ona ma trudną sytuację. Ma tą trudną sytuację jakoś. W jej wyobrażeniu jest ciężka sytuacja. I ona się martwi, że może ty po prostu nie dasz szansy w ogóle. Mówisz, że za pomału to się coś toczy. Że ona utkwiła gdzieś. No bo mogła utkwić faktycznie, ale ona na ten moment nie wyobraża sobie inaczej, bo jest dla niej ciężko. Ona za tym telepotaniem, tym serca trzepotaniem to nie pójdzie, tak? Ona musi wszystko sobie poukładać, żeby ruszyć. To jeżeli potrzebujesz romantycznej miłości, to myślę, że to nie jest ta osoba, wiesz? Ale jeżeli potrzebujesz związku, no to trzeba dużo cierpliwości i tu może być ta osoba. Także czy ona kocha? Romantycznie nie, ale tak bardziej może z czasem, wiesz, może przyjść romantyzm, no nie? Bardziej tak konkretnie czuje coś, tak podchodzi do tego chłodno, tak jak do biznesplanu. Nie możemy powiedzieć, że nie kocha, ponieważ bardzo się martwi o coś, to mogło zagłuszyć tą miłość, tak? Że ty podchodzisz może inaczej do uczucia, czegoś innego chcesz, ona zauważyła, ona chce stabilizacji. Ale nie możemy powiedzieć, że nie kocha, skoro takie zmartwienie jest ogromne. Musiała kochać, skoro tak cierpi, nie? To znaczy tutaj to tak zostawmy to w powietrzu, czy ona kocha. Ja bym powiedziała, że tak, tylko teraz zagłuszyło cierpienie to wszystko, skoro jest ta karta. Ale tu jest konkretnie, kochani, no. Związek to mógłby być, jak się patrzy, jak ta lala malowana. Także, dajcie mi znać w komentarzu, robaczki. Zobaczcie, mój puszysty przyszedł, nic nie miauczy. U was też tak zimno? Wiecie, że ja wstałam, to wszystko było zamarznięte za okno. Kuczyma przyszła do Anglii. Dobra, następna ta talia to będzie to. I zaczynamy sobie. Czy kocha? Czy kocha? To są twoje karty. Myśl teraz o własnej osobie albo czyjąś osobie, jak tam sobie chcesz. I zobaczymy, czy osoba, o której myślisz, czy cię kocha. Czy cię kocha? Czy cię kocha osoba, o której myślisz? Skup się teraz, proszę, w tym momencie, bo zaraz będę wyciągać karty. Ta jest bardzo ważna. O, nawet odwrotnie. No dobrze. Bo talię trzymam dobrze. Aha, no w takim razie ma być odwrotnie. Dobrze. Czy ta osoba kocha? Czy ta osoba kocha? Czy ta osoba kocha? Czy ona kocha? Jakieś tutaj przeszkodzie. A tu sytuacja to wręcz dramatyczna troszeczkę. Kochani, czy zaczniemy od końca? Zobaczcie tutaj. Osoba, która tęskni za czymś nowym, bardzo ją to coś ciągnie. Poszła aż na dach i tak patrzy. Chciałabym być tam, ale nie mogę. Z jakichś powodów muszę być tutaj. To jest taka ogromna tęsknota za czymś, co nas ciągnie, przyciągnie. Ten zachodni wiatr, który wieje, tak?
nasze okno, my musimy otworzyć, wdrapać się na dach i poczuć ten powiew, tak jak zamykasz oczy i czujesz, że coś cię wzywa. Coś cię wzywa. To jest właśnie taka tęsknota za czymś nowym. To znaczy, że osoba, która jest w twojej myśli, ona nie jest szczęśliwa w miejscu, w którym jest, skoro ma tą tęsknotę taką. Bardzo dla tej osoby się podobasz, jesteś ideałem po prostu, idealną osobą, a szczególnie, że jesteś kobietą, ale powiem ci, że ona się bardzo martwi, że z tego może nic nie być, z tych uczuć, mimo tej energii, takiej przyciągania człowieka do człowieka, tej chemii między wami, bo ta chemia jest. Tylko ta osoba się strasznie martwi, był jakiś konflikt, powodem może być właśnie ten, zobacz, ten mężczyzna ma tutaj dziurę po jakimś strzale, taką zareperowaną, ale nic to nie daje, bo to jest źle zaszyte. Myślę, że to ona skrzywdziła go, ale tutaj sobie możecie przełożyć. Piątka mieczy, niesmak po jakiejś rozmowie, po jakiejś sytuacji. Chciałam coś powiedzieć, ale nie było mi dane powiedzieć i teraz, czym dalej to idzie czas, to ja czuję ogromny żal i cały czas wracam myślami do tej sytuacji i chciałabym coś dodać, ale nie ma już może możliwości. I teraz, kochani, tak. Karta, która nam wypadła, księżyc w odwróceniu, to znaczy, że życie w iluzji, życie w takiej niepewności, tak? Nic nie robię, żyję w niepewności, w iluzji, marzę sobie, ale nawet nie próbuję nic zrobić. To wręcz, to jest problem ogromny. Tutaj z tego, co ja tutaj widzę, to mamy do czynienia z osobą, która patrzy tylko sobie na zdjęcie, i pielęgnuje ból, tak? Dosłownie. Patrzy, pielęgnuje ból i tak myśli. Taka piękna kobieta. Nawet nie mam szans, mimo tego, że mnie ciągnie do niej. Ja powiem wam kilka historii, co czuję. Piękna kobieta, ciągnie mnie ogromnie do niej, czuję tą magię, ale ona w życiu by mnie nie chciała. Nawet nie mam co próbować. Za każdym razem, jak dane jest nam porozmawiać, to ja nawet nie będę mówił ani mówiła o tym, co czuję, bo to wyjdę tylko na głupka, tak? Ale jak bardzo tego pragnę. Inna sytuacja, nawet wyobraźcie sobie, jest to jakiś brat waszej koleżanki, czy tam mąż w nieudanym małżeństwie, też się spotykacie i też właśnie czujesz z jego strony coś, ale ta osoba jedynie tak jakby marzyła. Te życie w iluzji to jest tylko tak zostanie, tak? Tylko takie marzenie, że chciałbym, jaka ona piękna, ale z tego już na starcie skreślam to. Ja bym powiedziała, że u was tutaj to jest taka bardzo platoniczna miłość tej osoby do ciebie lub ta osoba ma jakieś takie sytuacje w życiu, że jedynie ona może sobie pomarzyć i na tym marzeniu to zostanie. Tak ja czuję tutaj. Najbardziej. Bo tak, nie możemy zaprzeczyć, że tutaj nie ma przyciągania, bo jest. To jest. Ale ogromne zmartwienie, że nie może być miłości. Zobaczcie. To znaczy osoba, która widzi w tobie bóstwo, bardzo jej się podobasz, ale jeżeli chodzi o miłość, to się martwi. To znaczy tak, albo wy nie jesteście singlami, no może ona nie jest, albo ty nie jesteś, albo mieszkacie czy daleko, albo ona nie dostrzega twojego zainteresowania i od razu myśli sobie, że mogę sobie tylko pomarzyć, tak? To bynajmniej tutaj ja bym powiedziała, że to jest takie kocham jak najbardziej, tak? Ale skrycie i cierpię i nawet nie widzę szans, żeby z tego coś było. O, takie kocham, wiecie? Takie kocham, jak to podlotek się zakochuje w nauczycielce i jedynie co siedzi bez gra na biurku, serce wyrywa, ale przecież i tak nic nie zrobi. To co, taka miłość, o. Czy tak kocha? Tak, tak jakby skrycie, no właśnie, skrycie, nigdy nie powie o tym. Jeżeli u ciebie jest taka jawna miłość, to nie ten rozkład. Weź sobie inną talię, bo może źle się skupiłeś. Tutaj to jest taka bardzo skryta i bardzo taka cierpiąca i taka z takim przyklejonym nosem do szyby, no nie? Ale i tak nic nie zrobię. Z różnych powodów, bo różne pewne sytuacje są. Także, kochani, życzę wam wszystkiego dobrego. Jak zawsze, gongnę wam na koniec.
i bye, do następnego filmiku. I myszka mnie zginęła. Pa, pa! Pa, pa, kochani, pa, 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 pa.